Nadeszła noc, a ufolutek jest na obcej ziemi. Jego statek kosmiczny awaryjnie lądował na polu kukurydzy. Dobrze, że farmerka Yumi wezwała na pomoc psi patrol. Pomysłowy Rocky naprawił statek. Teraz ufolutek może ruszyć w drogę do domu. Całe szczęście, bo jest już bardzo śpiący. Słodkich snów! Woła do niego Rocky. To był bardzo długi i ekscytujący dzień przyjaźni. Pieski dostarczały kartki przyjaźni wszystkim mieszkańcom Zatoki Przygód, nawet tym mieszkającym w jej najodleglejszych zakątkach. Huhu! Woła w podziękowaniu sowa, która jako ostatnia dostała swoją kartkę. Słodkich snów, pani sowo! Odpowiada marszał. Pora zakończyć bal kostiumowy. Psi patrol wyjaśnił tajemnicę dziwnych dźwięków, które dobiegały z pokładu. Okazało się, że to morsu Wally tak głośno chrapał. Zrobiło się już naprawdę późno. Świeczki w dyniowych lampionach powoli wygasają, za to na niebie widać miliardy gwiazd. Słodkich snów, mówi do kapitana Turbota pani burmistrz. Tuż przed zmrokiem pieski spotykają się w salonie Katie. Po trudnej i męczącej misji wszyscy są brudni i potrzebują porządnego szorowania. Nareszcie nadeszła pora na relaksującą kąpiel z mnóstwem piany. Dziękujemy, Katie! Słodkich snów! Mówią na pożegnanie pieski. Księżyc jest już wysoko na niebie. Psi patrol wraca do bazy. Tyle przygód jednego dnia. Dzielne pieski słaniają się na nogach ze zmęczenia. Pora otulić się ciepłym kocem i zapaść w długi, przyjemny sen. Jak miło! Słodkich snów, misiu! Szepcze marszał do ucha swojej mięciutkiej przytulance. Słodkich snów, pieski!